To, co czytał Jarek, brat Jarek, z Ewangelii Mateusza, ten fragment. Urywok, który czytał Jarek, jest Matwiejna. To Sasza przeczytała też po ukraińsku. Ten sam fragment, ta sama historia jest powtórzona w Ewangelii Marka w 4 rozdziale i w Ewangelii Łukasza w 8 rozdziale. Ta же история есть в Евангелии Марка и еще в Лукаша. В 8 разделе. И те разные справоздания в разных местах, может, в разный способ трошки нечто разнятся от себе. Немножко они отличаются между собой. Они, те разные справоздания, написанные через разных людей, они упевняют нас о правдивости этого справоздания. То, что разные люди об этом писали, по-разному подходят, это мы можем удостовериться, что эта история есть правдивая. И та история говорит нам, что был на нашей земле кто-то. Эта история нам говорит, что был на земле кто-то. Кому даже ветер и вода были послушны. Кому даже ветер и вода были послушны. I to był ktoś, kto obiecał, że powróci. I этот кто-то обещал, что вернется. Powróci po swoich uczniów, jak wierzymy, powróci wkrótce. Вернется за своими учениками, как верим, вернется скоро. Psalm 24, który chyba kiedyś pokazywałem takie zakładki, nasz brat zaprojektował, zostały wydane z Psalmem 24. В польском 24-й псалом, в русской Библии, скорее всего, будет 23-й псалом. Вот такая закладочка есть специально на польском языке. И хотел бы припомнить для нас всех треть этого псалма. Там читаем такие слова: «Пańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba, Sela. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów. Он есть королем хвалы. Села. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все, и все живущие в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Тот, получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Dziękuję. Słowa tego psalmu mówią nam, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, niezależnie od tego, co twierdzą ludzie. Сказано, что Господня есть земля и все, что ее наполняет, независимо от того, что говорят люди. Ten psalm mówi nam, że jest ktoś taki jak Król Chwały. I to jest ważne pytanie, kto tym Królem Chwały jest. Сказано, что есть Царь Славы, и очень важно, кто ним является. W książce Życie Jezusa, mojej ulubionej książce, którą gorąco polecam, Życie Jezusa,
w rozdziale do Ojca, zatytułowanym Do Ojca Mego i Waszego Ojca. Nie znam na ruskim języku życie Jezusa, to jest żelanie wiekom w tej księdze i rozdział k mojemu Ojcu i Waszemu Ojcu. Tak jest. Możemy przeczytać takie słowa. Całe niebo oczekiwało, aby powitać Zbawiciela. Wstępując do nieba, wznosił się na czele całego orszaku zniewolonych dusz, które zostały wskrzeszone do życia podczas Jego zmartwychwstania. Zastępy niebieskie witały radosny pochód okrzykami chwały i nabożnymi pieśniami. Все небо ждало, чтобы поприветствовать Искупителя, восходя в небо, возносил... Мне сложно все перевести, надо будет прочитать просто из этой книги этот отрывок. Gdy się przybliżali, zbliżali do stolicy Boga, towarzyszący aniołowie podali hasło: podnieścież o bramy wierzchy wasze, podnieście się wy bramy wieczne, aby wszedł Król Chwały. To jest bliskie słowa, co my w psalmie czytali, podnieście wierzchy wasze. Aniołowie stojący na straży odpowiedzieli z radością: któryż to jest Król Chwały? Nie pytali dlatego, aby nie wiedzieli, kim On jest, lecz zapragnęli usłyszeć odpowiedź wypełnioną radosną pochwałą. Pan mocny i możny, Pan mocny w boju, podnieścież o bramy wierzchy wasze, aby wszedł Król Chwały. I znów się dało słyszeć pytanie, któż jest Król Chwały? Gdyż aniołowie nigdy nie są syci słuchania uwielbień dla Jego imienia. Towarzyszący aniołowie odpowiedzieli: Pan zastępów, ten jest Król Chwały. Wówczas szeroko rozwarły się bramy niebieskie i zastępy przeszły przez nie przy wtórze porywającej muzyki. Tu znajdowały się tron spowity tęczą przyrzeczenia i tu była siedziba cherubinów i serafinów. Zebrani tu byli przywódcy zastępów anielskich, synowie Boży oraz przedstawiciele nieupadłych światów. Na powitanie Chrystusa stawiła się Rada Niebieska, przed którą Lucyfer oskarżał niegdyś Boga i Jego Syna, a także przedstawiciele bezgrzesznych światów, które szatan usiłował podporządkować sobie. Wszyscy zostali ogarnięci pragnieniem uczczenia triumfu Zbawiciela i oddania hołdu swojemu królowi. Здесь получается в этом отрывке был задан ангелы задали такой вопрос, кто является этим царем славы. То есть не то, чтобы они не знали ответа на этот вопрос, но хотели, чтобы утвердились, может, те, которые отвечали, и был ответ, что этот Бог Творец и является этим царем славы. Dlaczego tak ważne jest, aby wiedzieć, kto jest królem chwały, wierzyć w to i trzymać się tego? Dlatego, że żyjemy w coraz trudniejszych czasach i jak to jest przez wielu ludzi powtarzane, lepiej już było, będzie coraz gorzej. My ze Słowa Bożego, z proroctw Księgi Daniela, z proroctw Księgi Apokalipsy wiemy, co nadchodzi. Znamy zarys. Szczegółów może tak dokładnie nie znamy, ale znamy zarys. Зачем нам знать, кто является этим царем славы? Потому что время, в которое мы живем, было сказано, что уже хорошее время было за нами, а впереди нас ждут только худшие времена. И как бы надо знать, в кого мы верим и кому поклоняемся. Aniołowie nigdy nie są syci uwielbień dla Jego imienia. Aniołowie nie mogli się doczekać, kiedy powróci Jezus. Jest takie pytanie do każdego z nas. Czy dla nas powrót Jezusa ma znaczenie? Имеет ли важность для нас то, что Иисус вернется во второй раз? Насколько это важно для нас? Bo chociaż przynależymy do Kościoła, który nazywa się Kościołem oczekujących na powrót Jezusa, хотя мы относимся к названию нашей церкви имеет слово ожидающие, to nasze życie może pokazywać, że wcale na Pana Jezusa nie oczekujemy, bo jesteśmy zajęci wszystkim innym, ale nie sprawami Bożymi, między innymi głoszeniem Ewangelii.
Но наша жизнь, к сожалению, может показывать, что мы заняты совершенно всем чем-то другим, но только не ожиданием Иисуса. Czy my dzisiaj oczekujemy powrotu Pana Jezusa, chociaż cały świat zdaje się wokół mówić o tym, że Jezus powraca? Ждём ли мы сегодня Иисуса, хотя целый мир вокруг говорит об этом? Kim jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i słuchają go? Pytali uczniowie po uciszeniu burzy na jeziorze. Kim jest ten? Kim jest тот, кого слушают даже и ветер, и море? Кем он является? Спрашивают ангелы. Kim jest Pan Jezus Chrystus? Czy tylko największym ze wszystkich ludzi? Является ли Иисус только одним из наибольших людей на свете? Jest pewna organizacja, której książkę kiedyś otrzymałem, zatytułowana jest Największy ze wszystkich ludzi. Книгу, которую брат получил, наибольший из всех людей. I tu w tej knidze, tej książce możemy przeczytać takie słowa, że następnie Jezus największa po Jehowie Bogu osobistość we wszechświecie. Иисус после Бога есть наибольшую личностью в целом свете. Pytanie, czy to jest prawdą? Pytanie też, czy prawdą jest to, że a zatem w roku 1914 Jezus powrócił w sposób niewidzialny, bez wielkiego rozgłosu, dostrzeżony tylko przez wiernych naśladowców? В этой книге написано, что в 1914 году Иисус вернулся, и только некоторые из последователей могли это заметить. Około 100 тысяч людей в нашем краю и wiele миллионов на całym świecie wierzy w te nauki, a miliony ludzi, dziesiątki, setki milionów wierzy w wiele innych nauk, które niestety pokrycia w Słowie Bożym nie mają. Около 100 тысяч людей верят этому слову, и миллионы и больше людей верят еще непонятно чему, что нет написано в Слове Божьем. Bo w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, wiersz 11, Матвея, jeżeli macie Słowo Boże, to zachęcam, żeby sobie otworzyć. Матвея 11 глава и стих тоже 11. Открывайте Библию, у кого есть. Pan Jezus powiedział takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. Istina, говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że największym, który urodził się z niewiast, jest Jan Chrzciciel. Наибольшим, кто родился из людей, есть Иоанн Креститель, сказал Иисус. В Слове Божьем, в Евангелии Иоанна, та особистость, о которой читали мы в этой книжке, в Слове Божьем, в Евангелии Иоанна, в 12 разделе, вирше 37 по 41, можем прочитать такие слова, właśnie относящиеся до Пана Иисуса. A chociaż Ewangelia Jana 12 rozdział 37 po 40. 12 Jana z 37 po 41 stichy będziemy czytać. Tak, odpowiadamy sobie na pytanie, kim jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazują i słuchają go. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. I wiersz 41, to powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии, пророка Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои, окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. А в księdze Izajasza w 6 rozdziale czytamy w wierszach od 1 do 4, które mówią właśnie, są powiązane z tym tekstem z Ewangelii Jana.
Księga Izajasza, 6 rozdział, wiersz od 1 do 4, czytamy takie słowa. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swą twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zaczęsły się progi w posadach od potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Исаия 6 глава, с 1 по 4 стихи, сказаны такие слова. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Есть непоjęta jedność pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym, który my ludzie nie jesteśmy w stanie zrozumieć, przekracza to nasze zrozumienie, ale jest to jedność istot boskich współistniejących od zawsze i na zawsze, pełnych mocy, tak jak czytamy chociażby w liście do Filipian, że On istniejąc w postaci Bożej, umniejszył się, stał się człowiekiem i takich tekstów jest mnóstwo, które pokazują nam, że Pan Jezus Chrystus nie był tylko największym ze wszystkich ludzi, ale w całym swoim jestestwie był zarówno człowiekiem, jak i Bogiem. W pełnych tego słowa znaczeniu. I kiedyś brat Władysław Kosowski, no może skończę, Очень трудно понять, что объединяет Бога Отца, Сына и Духа Святого, но из всего мы видим из Слова Божьего, что Иисус, Он одновременно является и человеком, и Богом. И kiedyś брат Władysław Skozowski в выкладах właśnie на temat natury Бога zwrócił uwagę на taki tekst Księgi Objawienia, wiersze, rozdział 1, wiersze 4 i 5. Откровение, 1 глава, 4 и 5 стихи. И там читаем такие слова. Ян до 7 зборов, которые są в Азии, ласка вам и покой от того, который был, который есть, чи который есть, который был и который ма прийść. И о ким тут есть мова? О ким тут есть мова, вашим зданием? О Иисусе. A dalej czytamy od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym. I zwrócił uwagę właśnie na to, że tu jest mowa o Bogu Ojcu. I kiedy będzie przyjście Pana Jezusa Chrystusa, to tak jak za pierwszym razem, kiedy Jezus był na ziemi, kiedy Filip mówił: pokaż nam Ojca, mówił: tyle czasu z wami jestem i nie poznałeś mnie, Filipie, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty stanowią nierozerwalną jedność. I tak jak kiedyś współpracowali dla naszego stworzenia, dla naszego zbawienia, tak będą współpracować do końca naszego zbawienia i przez całą wieczność razem ze sobą dla nas. Здесь в 4 стихе говорится: Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. И потом был вопрос: кто это? Кем является тот, который был и есть и грядет? И дальше идет и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный. То есть... Объявление на 1, 4, 5. Все? То хорошо, пойдем дальше. Warto wiedzieć, szczególnie w naszych czasach, w czasach ostatecznych, co jest prawdą o Bogu i Chrystusie, a co nią nie jest. Нам надо очень знать сейчас в наше время, что есть правдой о Боге, а что не является. Musimy wiedzieć, komu zaufaliśmy, w co wierzymy, czego się trzymamy. Нам надо знать, кому мы доверяем, в что мы верим и за кем идем. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale wiersze 13 po 15. Efezjan 4, 13, 15. Napisał takie słowa.
aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, to jest w Chrystusa. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Jezus Chrystus jeszcze nie powrócił, bo Słowo Boże mówi, że kiedy powróci, ujrzy Go wszelkie oko, objawienie 1:7, nawet ci, którzy Go przebili. Więc nauka o tym, że Jezus już powrócił, jest nieprawdziwą, jak i wiele innych nauk, które niestety ta organizacja, zresztą nie tylko, naucza. My musimy wiedzieć, co jest napisane w Słowie Bożym, komu zaufaliśmy, czego się trzymamy, bo jest to, to ma wagę na miarę wieczności, na miarę naszego zbawienia. Иисус еще не вернулся, потому что сказано в Откровении 1:7, что увидит его каждый глаз и каждое око. И нам надо изучать Слово Божие, чтобы мы знали, в кого мы верим и кого мы ожидаем. В Псалме 119, в вершу 105, читаем такие слова. Псалм 119, верш 105. 118-105, скорее всего, будет. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Słowo Twoje świetlnik nogie mojej i świet stezie mojej. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy Słowo Boże czytali, żebyśmy Słowa Bożego słuchali we wszelkiej możliwej postaci, żebyśmy się Słowa Bożego uczyli na pamięć, żeby to Słowo żyło w nas i żeby faktycznie było pochodnią, nogą naszym, dla naszych umysłów. Żeby Duch Święty miał z czego nam przypomnieć, szczególnie w coraz trudniejszych doświadczeniach, które na pewno przyjdą. Jest to tylko kwestia czasu. Очень важно изучать Слово Божие, читать, учить на память, потому что не знаем, что нас ожидает впереди, и только Дух Святой может нам напомнить все изученное ранее. Można zadać sobie pytanie, zastanowić się, po co było potrzebne uczniom na jeziorze to doświadczenie. Że się tak wyrażę, no rybakom wprawionym w pływaniu, tak, w walczeniu z żywiołem, doprowadziło ich nad krawędź śmierci. Do paniki wręcz, tak? Do rozpaczy. Po co im takie doświadczenie było potrzebne? Зачем ученикам Иисуса был дан такой урок, что они уже byli do испуга доведены до отчаяния? Być może i w naszym życiu przechodzą takie doświadczenia, które doprowadzają nas do przysłowiowej ściany, gdzie widzimy swoją zupełną bezradność. В нашей жизни мы тоже, нам может казаться, что мы стоим возле стены и ничего не можем сделать. Мы не видим выхода из данной ситуации. Być może Bóg dopuszcza takie doświadczenie, jak wtedy dopuścił, po to, żeby pokazać nam naszą bezsilność i bezradność i to, że potrzebujemy Boga w każdej chwili naszego życia. Возможно, Бог посылает, допускает такие испытания и трудности, чтобы мы понимали, что у нас нету силы, чтобы мы искали этой силы у Бога и помощи, поддержки. Kiedy doświadczyliśmy czegoś takiego, tego przysłowiowego tygla, o którym się uczymy teraz w naszych lekcjach, tygla doświadczeń? Когда мы научились вот этого, что учим сейчас на уроке субботней школы, то есть переплавки вместе с Иисусом Христом нашего характера. Moje obecne doświadczenia w pracy są właśnie takim tyglem, gdzie, jak to się mówi, wchodzi się w ciemny tunel, widać, że jest światło i człowiek ma nadzieję, że to światło nie zgaśnie.
Kiedyś będąc w wojsku na Akademii Wojskowej, kiedy Bóg mnie z tego wyprowadzał, też to było takie praktycznie jakby na linie, że została tylko lina, tylko Pan Bóg po prostu. Kiedy mnie Pan Bóg wyprowadził z tej Akademii Wojskowej, to było drugie doświadczenie. Pierwszy brat сказал, что когда на работе работает, я так понимаю, между неверующих людей, то только вот Бог это является как такой свет в конце туннеля. И еще второе жизненное опыт такой, что из военной академии, как Бог выводил, то было такое чувство, что держишься только уже за одну там ниточку или. И Бог меня выпроводил тогда, и верю, что выпроводит меня сейчас. Ale dlaczego wchodzimy w takie doświadczenia z wiarą i pozwalamy Bogu w ten ciemny tunel się wprowadzić? Ja między innymi dlatego, że to około 20 lat temu było, kiedy mieszkaliśmy w bloku na 4 piętrze i pewnego pięknego dnia przyszła do nas sympatyczna pani Ania, nasza sąsiadka, sympatyczna, i zapytała się, czy nie chcielibyśmy zamienić, czy może odkupić od niej tego mieszkania na 1 piętrze. Когда 20 лет назад, когда мы жили на 5 этаже, пришла соседка и спросила, не хотим ли мы на 2 этаже от нее купить квартиру. Так есть. И wtedy się długo nie zastanawialiśmy, akurat remontowaliśmy mieszkanie, pewne rzeczy były robione i stwierdziliśmy, że w sumie nie decydujemy się na to. Мы тогда на это не решились. У нас шел ремонт. Так есть. I powiem wam, że potem przez kolejne te 20, około 20 lat, ile razy przechodziłem koło jej mieszkania. W следующие 20 лет, сколько раз проходил мимо ее квартиры. To domyślacie się, co myślałem, tak? Da, понимаете, что думал. I powiedziałem sobie w sercu, Panie Boże, nigdy więcej. Больше никогда, Боже, не хочу повторить это. Jeżeli przyjdziesz z takim jakimś doświadczeniem, gdzie trzeba będzie się wykazać wiarą, to mi dopomóż. I postaram się tą wiarą wykazać. Jeśli przyjdzie испытanie, gdzie надо будет wiarę swojej pokazać, to pomagaj mnie mieć siłę i być wiernym Ciebie w tym испытaniu. I myślę, że dla każdego z nas jest to ważne, żeby mieć tą świadomość, że Bóg po to stawia przed nami różne wyzwania, że skoro je stawia, to chce, żebyśmy się ich podjęli i z Jego pomocą to zrealizowali. Нам надо понимать, если Бог ставит перед нами трудности, какие-то испытания, то, скорее всего, для того, чтобы мы делали это, чтобы мы продвигались вперед с Его помощью. И когда себе porównamy те наши вызвания до doświadczeń людей, którzy musieli uciekać ze swoich domów, bo tam mają wojnę, stracili majątki, może bliskich, są teraz może tutaj, a może w innych miejscach na świecie? И если нам сравнить наши обстоятельства, в которых мы живем, и с другими людьми, которые должны были убегать, собирать свои вещи, все оставить, потому что идет война в другой стране. То не są to wcale takie wielkie wyzwania. То уже нам не кажется, что в каких-то мы сложных обстоятельствах живем. Warto z wiarą podchodzić do wyzwań, które Bóg stawia na naszej drodze. Warto pytać się Boga, modlić się, prosić innych o modlitwy, o poradę. Warto się zatrzymać i zastanowić, szczególnie w kluczowych momentach naszego życia, co jest wolą Bożą. И следует верить Богу и в трудных обстоятельствах, и даже когда у нас нету выхода, то спрашивать, как Бог хочет дальше вести и какой есть Его ответ на все наши вопросы. Gdybyśmy te około 20 lat temu uklękli razem, poprosili Panią o czas na zastanowienie, pomodlili się razem, przemyśleli, przemodlili to, być może podjęlibyśmy inną decyzję i przez kolejne 20 lat... Przechodząc koło pierwszego piętra, nie musiałbym sobie... to są nasze decyzje w naszym życiu i my ponosimy tego konsekwencje. Возможно, если бы 20 лет назад попросили эту женщину подождать, если бы вместе с женой помолились и приняли другое решение с помощью Божией, но то потом не было бы жалко сейчас. Все, что мы принимаем решение в нашей жизни, то есть последствия.
Żałko to jest dobre słowo. Szkoda. No. W drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, w 12 rozdziale, wiersze 9 i 10, czytamy takie słowa. 2 Koryntian 12, 9, 10. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. No, Господь сказал, сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. И widocznie w ich, так jak w ich życiu na tej łodzi, na tym jeziorze, było potrzebne z jakichś względów to doświadczenie. Tak samo i w naszym życiu też przechodzimy różne doświadczenia. I być może jest to po to, żebyśmy zrozumieli, widzieli naszą słabość, naszą bezradność i potrzebę obecności Boga w naszym życiu. Возможно, как было допущено в жизни учеников вот эта ситуация на море, они почувствовали свою слабость, беспомощность, и точно так же Господь посылает и в нашей жизни трудности, чтобы мы понимали свою зависимость от Бога, искали у Него помощи. Mówiłem o tej książce «Serce do nieba», którą wielu naszych braci i siostry otrzymało, nabyło, i wiem, że wiele osób to rozpowszechnia dalej. Рассказывал о книге «Сердце до неба», «Сердце к небу», и многие раздавали эту книгу. Jest to doświadczenie naszej siostry, którą Bóg wyprowadził z ciężkich chorób. Była też zdecydowana, żeby zakończyć swoje życie. Одна сестра очень болела, это ее опыт, она даже хотела покончить свою жизнь. I kiedy tak jak ten opętany, jak to Ellen White opisuje, z głębi serca wołała do Pana. Как этот бесноватый, который из глубины сердца молился к Богу, так и эта сестра. Szukała Boga po prostu. Искала Бога. To Bóg pozwolił jej się znaleźć. Бог ей позволил, чтобы она его нашла. Postawił ludzi na jej drodze. Dawał jej różne znaki, między innymi po lekcjach, jednej z lekcji biblijnych na zamglonym niebie widziała otwarte niebo, taką dziurę w niebie w kształcie serca, taki otwór w niebie, i przez to widziała konstelację Oriona. Эта сестра видела после изучения Слова Божьего на небе в виде туча в виде сердца, и за этой тучей созвездие Ориона там было. I to był jej życiowy tygiel, jej doświadczenie, i Bóg ją stamtąd wyprowadził, i teraz dziękuję między innymi przez tą książkę, składa świadectwo o Bożym prowadzeniu. I сейчас она благодарит, она говорит, это было ее испытание жизненное, i делится со всеми, как Бог ей помог через эту книгу, i хочет других поддерживать. I jest pytanie do każdego z nas. Czy Pan Jezus Chrystus, Pan zastępów, który rządzi miliardami stworzeń we wszechświecie. I k nam jest вопрос, является ли Иисус вот этот царь мира, который все создал? Uciszył burzę naszego życia. Który усмирил вот эти бури нашей жизни? Czy pozwoliliśmy Panu zastępów poukładać priorytety naszego życia? Позволили ли мы поукладать Иисусу приоритеты наши жизненные? На przykład zmniejszając czy eliminując czas, minimalizując czas przed telewizorem, przed internetem, czy na wiele innych różnych spraw, które nie przybliżają nas do Boga. Хотим ли мы меньше смотреть телевизор, интернет и больше в сторону Божью направляться? Czy pozwoliliśmy Duchowi Świętemu wyciszyć nas, żebyśmy lepiej słyszeli Jego głos w naszym codziennym życiu? Pozwolili ли мы Духу Святому, чтобы Он нас успокоил и чтобы мы лучше слышали голос Божий?
Czy współpracujemy ze wszechmogącym Bogiem w ratowaniu kogo się jeszcze da do Królestwa Bożego, do wieczności? Chcemy li my wместе z Bogiem pracować, żeby drugich spasać dla wieczności? Czy Bóg zmienił na lepsze nasze myślenie, nasze słownictwo, nasze upodobania, nasze cele życiowe? I zmienił li Bóg k lepszemu nasze słowa, nasze cele, wszystko, co robimy w życiu? W Księdze Izajasza w 30 rozdziale, wiersz 15, Księga Izajasza, 30 rozdział, wiersz 15, czytam takie słowa. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski, jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc, lecz wy nie chcieliście. Isaia 30 głowa. 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Chciejmy pozwolić Bogu uspokoić nasze życie. Jest to dla nas bardzo ważne, szczególnie w kontekście tego, co się dzieje i tego, co nadchodzi. Давайте позволим Богу, чтобы Он нас мог успокоить и чтобы мы могли w ciszynie находиться. Bóg musi zmienić życie każdego z nas, musi nas przybliżyć do siebie, musimy się schronić w Nim. Bóg должен изменить жизнь каждого из нас, и мы должны в Nim укрыться, в Нем укрыться. Słowo Boże mówi w Księdze Izajasza 57 rozdział, wiersze 20-21, że bezbożni zaś są jak morze wzburzone, które się nie może uciszyć i którego fale wyrzucają mu i błoto. Nie ma pokoju, mówi Bóg, dla bezbożnych. Isaia 57 głowa i stichy 20-21. Nieczciwy jak morze wzwolnowane, które nie może uspokoić się i którego wody wybrasowują ił i grязь. Nie ma mira nieczciwym, mówi Bóg mój. A w liście Judy w wierszach 14-16 czytamy podobne słowa. Aby, ja tylko fragment przeczytam, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników, ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, choć postępują wedle swoich rządz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby. Здесь еще Иуды 14, с 14 по 16 стихи, что люди ищут только своей выгоды и только себе хотят, чтобы им было хорошо. И каждый из нас может задать себе питание, чи ближе нас нам до людей, описанных в тих двух текстах Слова Божьего? Каким людям хочу быть я ближе относиться? Чи до того, о чем говорил Пан Иисус, что дает нам покой, который свят нам дать, которого свят нам не может дать? Daje nam nadzieję, daje nam swoje królestwo, wszystko nam daje. Komu my chcemy odnosić się, czy tym, kto Jezus mówi, że On daje swoją ciszę, spokojstwie i wszystkie błogosławienia? Czy chcemy żyć w pokoju tego królestwa i dzielić się tym pokojem z innymi i mieć z tego radość i dzielić się tą radością i nadzieją? Chcemy li mieć вот это спокойствие, które daje Jezus i potem dzielić się radością z окружающими? Czy chcemy współpracować i dzielić się Ewangelią z innymi dla ich zbawienia i mieć z tego radość? Chcemy li spasać drugich wokół nas i mieć radość z tego? Czy wolimy tylko narzekać i szukać dla zaspokojenia swoich jakichś pragnień rzeczy? Или хотим только вот обижаться и только себе приятного искать? W tej książce Życie Jezusa w rozdziale zatytułowanym Ucisz się, czytamy jeszcze takie słowa na zakończenie. W cudzie uciszenia burzy zawarta jest jeszcze inna nauka duchowa. Doświadczenie każdego człowieka daje świadectwo prawdzie słów Pisma Świętego, lecz niepobożni będą jak morze wzburzone, gdy się uspokoić nie może. Nie masz pokoju, niepobożny, mówi Bóg mój. Grzech zniszczył nasz spokój. Nie zaznamy uspokojenia dotąd, dokąd nie podporządkujemy naszej osobowości Bogu. Żadna ludzka siła nie zdoła opanować namiętności serca. W tych sprawach jesteśmy równie bezradni, jak bezradni byli uczniowie Jezusa w obliczu szalejącej burzy.
Lecz ten, który rozkazał uciszyć się falom jeziora Galilejskiego, wyrzekł równocześnie słowo pokoju przeznaczone dla każdej duszy. Ci wszyscy, którzy kierują do Jezusa wołanie Panie ratuj nas, doznają pomocy, niezależnie od natężenia nawałnicy. Jego łaska dokonuje pojednania duszy z Bogiem, ucisza burzę ludzkich namiętności i wlewa spokój w serca. Obraca burzę w ciszę, tak że umilkną nawałności ich i weselą się, że ucichło i tak przywodzi ich do portu pożądanego. Psalm 107. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest list do Rzymian, 5 rozdział, 1 wiersz. I będzie pokój dzieło sprawiedliwości, a skutek sprawiedliwości odpocznienie, bezpieczność aż na wieki. Здесь очень, если кратко сказать, что получается сатана, его ангелы, даже вот спокойствие у человека все забирает, потому что человек суетится и хочет все только что лучшее для своей жизни получить. Но только вот Бог может дать это спокойствие, радость и направленность к вечной жизни. И на закончение... Jakiś czas temu ukazał się w Głosie Adwentu pewien artykuł, to jest numer z marca i kwietnia. Jest tam artykuł zatytułowany Tak to było, brata Zygmunta Jaksza. I chciałem tylko fragment na zakończenie przytoczyć właśnie z jego wspomnień rodzinnych. Szczególnym czasem były codzienne wieczorne nabożeństwa domowe. Na studium lekcji szkoły sobotniej mówiło się wówczas, będziemy przerabiali lekcje. Здесь из журнала сказаны такие слова, что очень ценным было время, когда совместные собрания в доме проходили. Вечерним spotkaniom najczęściej przewodniczył tata, ale z biegiem lat ich prowadzenie powierzano kolejnym dzieciom. Z tego okresu mocno utkwiła mi myśl taty: my czytamy Biblię i uczymy się tego, co Pan sobie życzy od nas. Ale to są tylko słowa. Do budowania wiary i zaufania Bogu potrzebujemy czegoś więcej. Osobistych doświadczeń z Nim w naszym codziennym życiu. Cudownych doświadczeń Bożej mocy. Tych doświadczeń nikt nie jest w stanie nam odebrać ani podważyć. Rodzice często pokazywali nam, jak Pan ochraniał naszą rodzinę i cudownie prowadził w sytuacjach kryzysowych. W ten sposób uczyli nas ufnego oczekiwania na Bożą interwencję. Здесь сказано в этом журнале, что мы читаем Библию и учимся из нее, что Бог хочет нас научить, но это только слова. А чтобы наша вера и доверие к Нему возрастало, то нам надо больше, нам надо личных вот этих отношений с Богом в нашей ежедневной жизни. И чтобы узнать вот эти опыты, когда Бог свою силу проявляет в нашей слабости. Dziękuję. И bodajże в trzecim tomie świadectw Ellen White napisała takie słowa. Dopóki pamiętamy, jak Pan prowadził nas w przeszłości, możemy być pewni tego, czy bezpieczni, że Bóg będzie nas prowadził też i w przyszłości. В третьем свидетельстве для церкви сказано, что пока мы помним в прошлом, как нас Бог вел, то это нам поможет и в будущем дойти до цели назначенной. Dlatego każdego dnia warto przypominać sobie, komu zaufaliśmy, po co nam to całe chrześcijaństwo, czego Bóg od nas oczekuje, dokąd nas prowadzi, co dla nas ma przygotowane, że prawdziwe życie to dopiero będzie. I nie powinniśmy się tyle skupiać na tym, co tu i teraz, tylko żyć dla wieczności. I dla tego nam надо pomnieć, komu my wierzymy, куда my направляемся, co Bóg обещал, żeby my nie bojali się to, co teraz i tutaj znajduje, no держали za руку Bożą. I tego życzę nam wszystkim, naszym rodzinom, naszym przyjaciołom i znajomym. Amen.